Tytuł kursu. Systemy suchej zabudowy, część druga. Moduł. Narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych. Temat. Podstawowe przyrządy pomiarowe. Witam, panie Piotrze. Witaj, Marku. Miło cię widzieć. Co cię do mnie sprowadza? Niedługo mam klasówkę, a mam problem z narzędziami. Problem z narzędziami? Może mógłbyś przybliżyć, co dokładnie stanowi dla ciebie problem? Narzędzi jest tak wiele, każdy ma inne zastosowanie, a ja większości z nich widziałem jedynie w książce. Głowa do góry. Jak chcesz, mam tu kilka narzędzi, o których ci chętnie opowiem. Oczywiście, że chcę. Chętnie posłucham. Marku, może zaczniemy od początku. Wiesz może, czym są narzędzia pomiarowe? Wiem. Narzędzia pomiarowe są to przyrządy, którymi mierzymy różne przedmioty. Dokładnie tak, ale warto uszczegółowić to, co powiedziałeś. Przyrządy pomiarowe służą do wykonywania pomiarów. Mierzyć przy ich pomocy możemy m.in. prędkość, czas, długość, kąt, wysokość, poziom oraz pola powierzchni. W budownictwie stosuje się zarówno proste narzędzia i sprzęty, jak i te nowoczesne. Skupmy się jednak na narzędziach podstawowych. Zobacz na to narzędzie. Co to według ciebie jest i do czego służy? Przecież jest to ołówek ciesielski. Używamy go do trasowania materiału. Doskonale. A wiesz może, do czego służy ten przyrząd? Przecież to miarka. Służy do mierzenia długości. Super. A wiesz, jakie są jeszcze inne rodzaje miarek? Miarka stalowa zwijana. O, taka jak ta. Tak, ale warto również wspomnieć, że istnieją jeszcze miarki płócienne zwijane. Pamiętaj jednak, że każda miarka ma inną dokładność pomiaru i należy wiedzieć, jak jej prawidłowo używać. Zobacz. Jeśli miara drewniana będzie niewłaściwie rozwinięta, to pomiar nie będzie dokładny. Miara zwijana metalowa natomiast wymaga dokładnego przyłożenia w odpowiednim miejscu, aby uzyskać prawidłowy wynik. Tak, rozumiem, że nawet używanie miary wymaga precyzji. Marku, wiesz, że bardzo przydatnym narzędziem jest również kątownik. Wiesz może, które to narzędzie spośród tych, które się tu teraz znajdują, oraz jak go używać? Kątownik służy do pomiaru kątów. Czyżby to było to narzędzie? Tak, masz rację. Ale czy wiesz, jak go używać? Wziąłeś do ręki kątownik nastawny. Wiesz, czym się on różni od standardowego kątownika? Wiem, że kątownik służy do wyznaczania kątów płaskich, ale może się mylę. Czy mógłby pan mi pokazać, jak prawidłowo używać kątownika nastawnego? Zobacz. Przy pomocy tego kątownika nastawiamy kąt, pod jakim potrzebujemy na przykład uciąć deskę. Następnie bierzemy ołówek traserski i zaznaczamy zgodnie z linią wyznaczoną przez kątownik linię, wzdłuż której przytniemy deskę pod określonym kątem. To wcale nie takie trudne. Dziękuję za pomoc oraz wyjaśnienia. Proszę bardzo. Jeśli będziesz mieć jeszcze pytania lub wątpliwości, zapraszam. Chętnie pomogę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.